Hejka, witam was w 190, 190, 119 dniu przygód w misji trzeciej w odwzorowanej kampanii z Disa 1 do Disa 2. Gramy na powrocie Galeana, Gildiarzem, Saga Klanów. Powiedziałem trochę od tyłu, ale no, jak sobie zobaczycie tytuł, to sobie dokleicie resztę. No, jest 190. Znowu ten 190. 119 dzień i próbujemy wyszkolić weterana. No i tutaj miałem sobie iść na tych gości. Nie wiem, czy tak po prostu mogę pójść. Wydaje mi się, że dam mu lodową tarczę, bo znowu coś się stanie i znowu będzie wtopa. I dam im może Tortiomet. O. On powinien awansować. Teraz tak, ty ucieczka. A szkoda, że akurat w tego są pudła. No dobra, no on musi się bronić. Raz. U, 160. Tu ładnie sieknął. No, tylu obrażeń to się nie spodziewałem, no ale dobra. Gramy. Dobrze, że pudło. Teraz obroną to przeżyje. Teraz tak, czekaj. Weź tu walnij. Dobrze. Tu też walnij, tu już zabijesz. Dobra, i ty powinieneś już dobić, tak? Fantastycznie, no to dobijamy już to. I super jest poziom. Wreszcie. Teraz tak. 1275, no to spokojnie on może tutaj ekspić sobie dalej. Tutaj nie widzę truposzy na szczęście. Tutaj też się nic nie zmienia chyba. Nie wiem, czy ty coś znalazłeś? A znalazłeś. Przecież ty masz coś ciekawego tutaj. No to dostarcz. No to super. Czyli mamy coś. Aha, teraz znowu nie będą wychodzić, tak? Co my tu mamy do ukradzenia? Eliksiry tego. Sztandar ochrony to nie. To nie. To sobie pójdziemy tutaj. I tak, teraz mamy 1275, więc w sumie można by się pokusić tutaj. Bo czemu by nie? Wezmę, przekażę te szpeje. No tak, różdżka ducha. No to jest właśnie to, co umożliwi mi to zwycięstwo. No i mówię. Oni uciekając, to co? Trzy jednostki będą, tak? No ale powinno to się udać spokojnie. Jeszcze się zregeneruje. Sobie spróbujemy. Wszystkie czary mam już zbadane. Wszędzie obrona taka sama stoi, także wyłazić. Nie wiem, czy ich nie będę kusić jakimiś skarbami znowu, bo to się będzie robić niebezpieczne. Oni będą sobie tak łazić, to lepiej, żeby ich czymś skusić, znęcić, bo o,
Nie wiem, czy jest zdrowy. Jest. Prawie. I teraz tak. No ty masz wcale niedużo tej many teraz. Czyli co? Byśmy rzucili tylko to? Trochę mało. To znaczy, dałoby się to zrobić, tylko że oni jednak muszą mieć więcej tego panca, bo to może być bardzo różnie. A tu widzę jakieś mikstury do szans trafienia. No to się przy okazji sprzeda i dopiero się pójdzie. To mi jest zupełnie potrzebne. To jest różdżka podróży w ogóle. No. I to by było na tyle. Próbujemy sobie tutaj podejść. No i zbieramy manę. Wyjdziecie, nie? Wyjdziecie. Co ty możesz wyrzucić w ogóle? Może tą różdżkę niewidzialności, żeby ich tak kusić, wodzić na pokuszenie. O. Teraz tak. Ty tutaj podejdź. A ty tu gnieciesz go. Dobra, będę uciekać, czyli tak. Mogę spróbować ciebie. Super. Okej. Żeby bohater trafił. Ekstra. No i teraz sprzątanie. Się udało. Ale podejrzewam, że już kolejnego weterana nie będę mieć. Bardziej to strażnika kuźni. No i może on się dochrapie poziomu. Zobaczymy. Pewnie dostanie z kamieni, tak? Znając życie. No. Że bot nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił. Okej. Ale przynajmniej teraz będą wyłazić mi stąd. Co my tu mamy? Napięstnik niepotrzebny, te dwie miksturki. Trzeba zajumać. Udało się. Dobra. No i teraz, panie Telefere, pan żeś tu normalnie odważył się pójść. Miejmy nadzieję, że nie będziemy tego żałować. Na pewno to trzeba rzucić. Ochrona przed runicznych i życia, jak i niefart. No tak, bo to jest zamienione w stosunku do jedynki. No ale muszę to rzucić. Muszę to rzucić. I teraz tak, święta zbroja. Aha. To co, właściwie tylko jeden czar, tak? Święta zbroja, widzę, że jest. No dobra, spróbujmy na razie bez tej zbroi. O. Lodowa tarcza, no mało, mało wzmocnień. Pięść broni, powiedzmy, tak? Za mało tego jest. Ochrona przed mocą ziemi nic mi nie da.
Mogę sobie dać moc Widara. Coś jeszcze? Tutaj to są za drogie te czary. To by się przydało, to by się przydało. Pieron czarów by się przydało jeszcze. Ale zobaczymy, może jakoś to pójdzie. Może jakoś. 63, no. Nie ma rewelacji, powiem. Ajajajaj, 48, no, bolesne. I teraz tak, oni mogą sparaliżować jednego olbrzyma, więc lepiej, żeby oni atakowali cokolwiek. 170, a ty masz 100. To wiesz co? No ten siłą rzeczy zadaje więcej obrażeń, tylko ten zginie wcześniej. Więc spróbujemy. 164. No to zabije. Dobra. No to tak. Chlaśnij. 176. No. Ochrona. Jeszcze raz. Dobrze, pudło. Dobrze wam tak. Teraz tak, ty musisz uderzać smoka. No jakoś to będzie. O ile oczywiście wszyscy trafią. Dobrze. 173. No i teraz będzie ochrona ściągnięta. Dobra, to ty byś sobie zaczekał, bo ty go zabijesz, tak? 100 równa 181. Czekaj, otrzymasz obrażenia, ale już trudno, wytrzymamy. Teraz ty smoka kasujesz. O. Pudło, no i jedno trafienie, także do przeżycia. Zwłaszcza, że on już ginie, a jeszcze nie. No tak, bo on na czekaniu był, dobra, no ale już. To jest związane. Tak, poczekamy sobie jeszcze. Dwie tury. Tak, żeby tylko nie zdobyć tej miejscówki. No i co? Będzie 1275. On będzie tym wyznacznikiem. Nie dostał awans. A ci nie. Czyli tak, tam jak było 450, no to było 1400. No ale dobra. Takie coś jest akceptowalne. Tam 1410 chyba było dokładnie, tak? No i spoko. Wycofany. Bardzo dobrze. I teraz ten pan. Może jeszcze to pocisnąć. Może tak nie mamy za dużo many, ale możemy pocisnąć temat i potrzebuje 90 expa. Snajper. Dla was to może być za dużo, więc spróbuję sobie na nich. Troszeczkę sobie poexpimy może. Zobaczymy jak to pójdzie. Aha. Zaczekaj, ty uderz tu, a ty się broń. O. Dobrze. I zobaczymy, czy się przebijemy w ogóle. Powinniśmy, ale zobaczymy. Raz. Dwa.
Więc mogę go zaszlachtować. A to zaczekaj sobie, bo on akurat przez wiej będzie po jednym. Raz. Dwa. I dopiero. Pięknie. 192 nawet. Ale dobra. Spoko. To jest pytanie, czy jak ja to wezmę z powrotem, to czy oni jednak się skuszą na wieżę, czy nie bardzo? To masz dwie mikstury siły. I pójdziemy sobie tu. I teraz znowu ta sama śpiewka. Niflheim, Królestwo Śmierci. Teraz nie wiem, gdzie będzie najwięcej expa. Wydaje mi się, że tutaj może być trochę. Tutaj to tak sobie. Tutaj znowu marmurowy. Tu znowu jest tak, wąż morski. Bez szaleństw, bym powiedział. Bez szaleństw. Tu jest znowu moloch. No czyli co, wypadałoby tępić wszystko po kolei teraz. Tak mi się wydaje. Okej. Oczywiście weteran będzie fokusowany. Nie ulega wątpliwości. O, ty masz 168. No dobra. To weźmy przywal. Ale przywal, a nie. Odwalaj takiego kasztana. Czekaj. 170, no. Dobrze. Teraz ten dostaje. No i ten oczywiście. A ten to chyba nie ma sensu. Chociaż... Czekaj. Czekaj. Zabij. Dobra. Ty zabijasz tu. I ty tam. No i kończymy tę zabawę. Już trzy pudła, żeby były, to chyba za dużo. Ale on chyba spudłował za to. On mógł spudłować. 502. No to cyk. 115. I teraz tak, ty leczysz 88. Więc tak, ty byś się obronił, ty przywal. 181, czekaj. No właśnie, i tak za mało. Dobra, trudno. Ach, uciekł. Za wcześnie. Czekaj. Okej. Mam was z głowy, dziękuję. 202. No i regeneracja, idealnie. No jeszcze 700 ponad chyba.
Tutaj w najbliższej okolicy nie ma żadnych wrogów. No tu możemy sobie sprzątnąć dziadów. Przy okazji znowu się uleczyć. Teraz tak. Ty się spokojnie broń. Ty tu przywalisz 170, ładnie. Cóż za siła. Dobrze, że z niej uciekł wcześniej, mój bohater. Teraz tak, przywal tu. No i kończymy tu zabawę. Pyk. Coś tu było? Nic tu nie było, dobra. No to idziemy sobie tu. $2000, nawet się zaczęło coś tam odkładać. A, truposze nic. Truposze chyba coś budują. Aj. No. Broń się. A teraz atakujesz. Czekaj. Super, po prostu. Ryzykować, ryzykować. O, dobrze. Pudło się zdarzyło. Żule z metra. Dobra, koniec wreszcie. A teraz ten weteran to będzie bardziej przeżywać niż wcześniej. O, tu jest rycerz snajper, to może być różnie. Wezmę się tam uleczę. Utopczyki. Wyszli. A, czyli jednak mogą iść na... Jestem zajęty. Na tamtych. No ty nie masz co tu kraść, bo to jest sztandar szybkości, a ja mam lepszy sztandar. To sobie zobaczymy, co tu jest. A ty nie wiem, gdzie pójdziesz. Może tu, może tam. Tylko, że tu są sami alchemicy, więc prawdopodobnie już nie masz co robić. Ale dobra, zobaczymy. No to może być ciekawie. Fajnie, gdyby Kraken był wolniejszy, ale to... A, Kraken ma w ogóle pierwszy poziom. To nic mi tam nie grozi. Tylko ten, żeby się obronił. Ale niestety... Nie ma takiego bicia. $172, ładnie mu tu przy fasoli. Teraz to mi naskoczycie. Traf. Oprz. No i
skończysz zabawę. Wolę go przyspieszyć, z racji tego, że tam może być jakaś pułapka. Mam na tyle many życia, to przyspieszmy się. Many piekielnej też jest na tyle. Proszę bardzo. Dobra, przywal mu. I koniec. Chyba jeszcze jedna walka i będzie już awans w końcu tego ziomka. Nie poleciały kamienie, no cóż to za olewactwo. Zobacz, co tu jest. Mikstura życia. Trzeba lepiej ukraść ze sklepu tej przedmiot. To jest bardziej cenne. O. Tereferę. Pan Tereferę powinien to wytrzymać. Powinien. No, myślę, że wytrzyma. Ciężko będzie, ale wytrzyma. Jeżeli tylko nie zbłaźni się. Że akurat na obronie, czekaj. Chlas. Dobrze. Właśnie. I co, on zadaje 30, no to choćby się skichał, to nie da rady mu nic zrobić. No to teraz musiałyby być dwa pudła, żeby się stała tragedia. Jest 117. Fantastycznie. 634, no no. Mamy. I teraz... Tak, 116 to jest... 160 expa potrzebuje, żeby awansować. Wreszcie ten weteran się wylizuje z tych bitew jakoś, ale... Zaczyna doganiać tych... 160, tak? Pójdźmy sobie na nich. No dobra. Ukrot. I teraz jak ukrot, no to jeszcze tu może drugi sztandar ukrość. Jak tak ukrot, to niech kradnie dalej. Tu będzie miodzio. Oni będą fokusować na dół, tak? No, on
on jeszcze się obronił, więc 83. Fajnie, gdyby jeszcze raz go wyprzedził. No, super. I teraz mówię 160, tak? No, 157. 2. No, bo ten jeden utopiec brakł, zabrakł. To jeżeli brakuje jednego, takie parę goblinów by się przydało, ale no niestety nie ma. Więc co możemy zrobić? Cofnąć się gdzieś tutaj. I albo tych giermasów, albo tutaj. No coś takiego słabego sobie wynajdę. Jakichś takich chłopców do bicia. Bo tu już nie ma słabych drużyn. Ork, dwa gobliny. O, z tymi snajperami możemy w sumie. Albo tu. Proszę bardzo, są chłopcy do bicia. No i nawet bym go na środek dał, a co? A co? Aż bym sobie go na środek dał. Masz tu coś do sprzedania? Nie. No to leć za nim. Mana runiczna się zbiera, złoto jako tako się odkłada. No, oni chyba teraz na ruiny. Widząc, że jest łatwo do rozwalenia, to teraz na ruinę będą szli. Bardzo dobrze. Nie zapomnę o tym przedmiocie wyrzucanym, więc w to mi graj. I teraz ty. Weź go tam przyspiesz. Masz na to. Many życia to bardzo dużo musi przychodzić. Nie wiem, czy akurat po 100 tam było z każdego zasobu, ale... Znowu ta sama muzyczka. No oczywiście. Musiał wam zwiać, ale przynajmniej ten jest. To myślę, że już rzucisz kamienie i to będzie wszystko. O. A trzeba się nim wrócić tam. Bo będę za blisko. Będzie coś z tego? Aha, tu jest napięstnik jednak. Tam wcześniej był sztandar, dobra. On sobie to przejmie. Nie ma sprawy. My idziemy tutaj zrobić porządek i on się uleczy. No. Możemy ten zwój smoka sprzedać już, bo hekatomby, a też mi się nie przyda, zwłaszcza do ostatniej misji. No czerwony smok to jeszcze, można byłoby się na nim zastanowić.
Na początku walność takie 75, no to też nie jest zły ruch, nie? Aha, jeszcze tutaj były te przedmioty, bo to były zwoje. Rozejrzę się tam, co tam jest ciekawego. Coś mi tu zablokowało. Ciekawe, czy wywali. Pewnie ta. No, oczywiście. Mana życia przychodzi 100. Uklimana przepotężna. I teraz sprzątamy was. Się. Okej. No i super. Różdżka okiełznania smoka, no ale to też są śmiertelne. Tyle na razie, a ty sobie lecisz tu. Tere fere. Panie tere fere. Kasuj po kolei tutaj. Mamy to. I teraz tak. Tutaj żywcem nic już nie widzę. Do ubicia jest tu aniołek na tamtej wyspie. O, tutaj tytan z dwoma akolitami. Ale to pójdzie łatwo chyba. Weteran oczywiście na obronę. Co oni tam
Turposze robią. Normalnie inwestycje świata robią. No i mamy fajne już expy. O, ruszył. Ten, który zsyła plagi. Teraz tak, wy dwaj. Czekaj. I sobie zaczekaj. Ty strzel tu. Dałeś rady, dobra. Sobie strzelasz tu. Oczywiście 89. Zwyczaj. No i on będzie mieć teraz najsroższe obrażenia w tej drużynie. 122, super. I kosimy. To już nie mam szansy obronić przed taką siłą. A my wracamy. 135, no tutaj będzie mocna ekipa. Można spróbować tu pierw. Wtedy się wyleczyć. Okej, okay. Ała. Dobrze. Koniec. Wolę sobie uzbierać trochę więcej many runicznej, bo dłużej pójdzie. Chyba 450. No i teraz tak. Tu mamy takich zbirów, ale ich sobie chyba zostawię na później. Tych goblinów może też. To znaczy tych orków. Zastanawiam się tak. Pomiędzy nim a nim. Chyba na niego rzucę. Dodatku może bezpośrednio w sumie zaatakować. Nie zabije, a coś tam zrobi.
Chociaż w sumie tak, on ma 150 i 10% pancerza, no ale wcale to nie gwarantuje, że nie zginie. Więc niech sobie uderzy. O, 102. Przynajmniej będzie jeden cios do przodu. Tak. No ale panie, no co to ma być? Dobra, zabijaj. Zabijamy to. 251, dobra. 220 punktów życia wam zostało, tak? To może tu. Teraz ten weteran jest żywotniejszy, no to siłą rzeczy może zrobić więcej. Wcześniej to co chwilę trzeba było z nim latać do miasta, nawet jak był weteranem. Dobra. Leć tu. Okej. Raz, dwa, trzy. Jeszcze ty. No trudno. I 70. No to zostało 130. 127 dokładnie. Co jeszcze tu? Kusisz, kusisz, no i skusisz. Doigram się. Co ty tu masz? Masz jakieś zwoje fajne, pośpiechu. Klątwy Negraela. Dotyku Mortis. No można by wziąć te zwoje pośpiechu, tylko po co? Zwój hekatomby na pewno na sprzedaż. A ten wywołania czerwonego smoka może faktycznie się przydać na następnej misji. No o ile nie będzie na przykład Armagedonu, tak? To się może przydać. Dobra, spróbuj mu tam dostarczyć co nieco. To 79 chłopca masz, tak? Dobra. Brono. Dacie radę. 172, 55 mu zostało. Nie wiem, czy tak orkowie wystarczą. Bardziej mu spróbował podbić to miasto, co tam było na samym początku. 55, no to może być troszkę za mało. Pokaż, co tu masz. O, proszę. To mu daj. To sobie weź. Czy ty masz jeszcze jakieś zwoje? Coś ten nie masz. Dobra. Teraz będzie. No więc jest szansa, że to będzie tutaj. Wystarczająca ilość expa. Dobra, trzeba wyjść tobą. Dziwo, ta ochrona przed mocą ziemi wcale się tak nie przydaje, jakbym sobie tego wyobrażał.
mnie? Teraz tak, wzmocnimy ciebie. Ty będziesz mieć te 120 coś. Czekaj. Czekaj. I chwila prawdy. Trafił. Przedzik. Przedzik. To co, będzie awans tego ostatniego ziomka? Ty się tu możesz skitrać. Wydaje mi się, że oni na ruinę się teraz fokusują. Niflheimski wrót. Tak, 110, a ja mam 112, no to na pewno by przeżył. No. Więc tak, 165. Ten jeden może uderzyć, a drugi już się broni. Trafienie to miało być, no. Dobrze, przynajmniej wycyrklowałem ładnie. Mistrz wiedzy Hargon. Przeczytałem inskrypcję na murach miasta. Było tam napisane: Święty Heavistar jest pochowany na zachodzie. Niech wielki ojciec błogosławi jego duszę. Ale to już dawno i nieprawda. Już dawno tą ruinę splądrowałem przecież. Potrzebuję cię. Można też w ogóle zwój pośpiechu wziąć. I to też nie jest taki głupi pomysł. No bo przecież w tej początkowej fazie to tam będę musiał 5 gości zabić. No to może się bardzo przydać. No. Inicjatywa co prawda będzie po mojej stronie. Oni nie skorzystają z tych wszystkich bonusów. A ja owszem. Dobra, to na pewno sprzedajemy. Zwanie broń, czerwony smok. I to wychodzi na to, że w takim razie weźmiemy zwój pośpiechu, żeby tam dopalić go jeszcze. No bo to wcale nie będzie takie głupie wziąć właśnie, no bo mamy mędrca Eldiza w ostatniej misji. No to on przecież będzie mógł używać zwojów na dzień dobry. O, już mają mieczeki, fajnie, fajnie. Fajno, fajno. Idziemy. Broń się. Za 180, no podciągnął czy... Nie podciągnął, dobrze. Dobrze, traf. Fantastycznie. Tyle. 142, dobra. Idziemy na tych krakersów. Różdżka świętości jest. No to jeżeli jest różdżka świętości, to
całkiem spoko. Bo będziemy mogli sobie go uleczać już co turę, czyli to jednak tutaj było. Dobra. Zrobimy tak. Ponieważ on jest najszybszy. Tak ci zrobimy. Takie coś ci zrobimy. Nawet bym sobie poszedł już na tego gościa tutaj, skoro mam go po sąsiedzku. On mi ostro przywali, ale po to się expi też, nie? 104, pierwszy poziom masz, tak? Oj. No. 166, czyli brakuje 106. To tu będzie za dużo raczej. Bardziej sobie pójdziemy tu. Manę życia trochę będę zużywać. Oczywiście. Oczywiście. Tak, ten będzie się bronić, to niewątpliwie. Oczywiście, no już! W imię bogiń losu!
Oczywiście. Tere, fere. Zobaczymy, ile tam braknie. No, 34. To takiego orka można rozwalić tam. Dobra, to byłaby ostatnia tura. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do następnego i hej.